Capcom, japoński wydawca i producent gier. Jedna z najbardziej zasłużonych nazw w historii branży gier, gdy są wymawiani legendarni twórcy. Ta marka od roku 1979 cały czas produkuje gry na tak wysokim poziomie, że tylko katastrofa i nieumiejętne zarządzanie personelem mogłoby spowodować katastrofę. Sama firma jest znana na całym świecie z wielu znakomitych serii, jak między innymi Street Fighter, Mega Man czy Devil May Cry. Ale wśród tych tytułów jest jedna franczyza, która przeskakuje wszystkie wymieniane i jest to, można określić, główna maskotka Capcomu. Ta seria nosi nazwę Resident Evil. Zaczęta w roku 1996 seria opowiada o przygodach najczęściej specjalnego oddziału żołnierskiego o nazwie BCAA, który walczy ze złą korporacją o nazwie Umbrella Corporation, która rozpowszechniła tajemniczego wirusa, który zamienia ludzi w zombie. Zadaniem tego oddziału jest znalezienie głównego nosiciela wirusa i zabicie go, by nie rozprzestrzeniał choroby. Sam opis gry jasno mówi, że jest to gatunek survival horroru, a więc horroru z elementami przetrwania. Od czasu pierwszej części wyszło ogółem 30 różnorakich części, gdzie niektóre były dobre, a niektóre mocno porzucały elementy strachu oraz przetrwania, by w roku 2017 ponownie powrócić do oryginalnego zamysłu i niejako odratować serię. Seria Zombie miała swój debiut na konsoli PlayStation i głównie przy kolejnych częściach nigdy nie opuszczała tej konsoli. Ale czy wiedzieliście o tym, że jedna z tych części wyszła na konsolę N64? I w tym odcinku omówię Ci, jaki to był tytuł. Zapraszam Cię serdecznie na kolejny odcinek N64 po mojemu. Tak więc szybko, zanim pojawi się zmasowana horda zombie szukająca pożywienia, czas powiedzieć, która to z części miała swoje pojawienie się na Nintendo 64. Tą częścią była, co może wszystkich dziwić, druga część gry nazwana Resident Evil 2, kompletnie pomijając pierwszą część gry. Tytuł miał premierę dokładnie w Ameryce 22 grudnia 1999 roku, w Europie 28 stycznia i w Japonii 9 lutego 2000 roku. Trzeba ważną uwagę dodać, że dwójka miała oryginalną premierę na konsolę PlayStation 21 stycznia 1998 roku, a wersja na N64 wyszła przeszło 2 lata po oryginalnej premierze gry. Jednak był powód takiej obsuwy czasowej. Otóż po tym, jak Capcom zauważyło, że druga część sprzedaje się nadzwyczajnie dobrze, władze postanowiły spróbować przenieść grę na N64. Jednak wiedząc o tym, że N64 nie ma aż takiej dużej pojemności pamięciowej, jak i graficznej, jak konsola PlayStation, postanowili oni utworzyć specjalny zespół, który by zadbał o to, by przeportowana wersja wiernie odzwierciedlała oryginał. I tak przy budżecie $1 miliona, grupa 10 osób ze studia Angel Studios oraz dodatkowo 10 osób z samego Capcomu pracowało dzień i noc nad wszelkimi detalami graficznymi, dźwiękowymi i grywalnymi, by ci mogli wydać gotowy tytuł bez żadnych wszelakich błędów, które by odstraszyły gracza N64. Na okładce gry widzimy tajemniczy profil osoby na czarnym tle, która z prawej strony ma coś w pokroju wizerunku miasta oraz trzymająca nazwę gry, z logiem wydawcy w prawym dolnym rogu. Ciekawostkę trzeba dodać, że okładka jest taka sama również w wersji na PlayStation. Gra została w pełni zrobiona i wydana w Japonii i w Ameryce przez Capcom, natomiast za wydanie wersji europejskiej odpowiedzialna była firma Virgin Interactive. O Capcomie nie trzeba nic mówić, gdyż już na samym początku zostały wymienione jedne z najbardziej znanych tytułów. Natomiast mówiąc o drugim wydawcy, Virgin Interactive to była w 1983 roku firma założona w Anglii, która głównie zrzeszała się wspomnianym wydawaniem gier na różnorakie konsole aż do 2003, gdzie była to wykupiona przez m.in. Interplay czy Electronic Arts. Do ich najbardziej znanych wydanych gier należą m.in. Earthworm Jim, Street Fighter 3 3D Strike czy Dino Crisis 2. Resident Evil 2 to gra w tematyce survival horroru, w którym głównym zadaniem gracza będzie przetrwanie potężnej inwazji zombie, ucieknięcie z miasta oraz realizować pewne misje, które zostaną omówione nieco później. Po odpaleniu się praw do gry, obracającym się logo N64, wybraniu jednego z dwóch dostępnych języków, jakimi są angielski lub francuski, ostrzeżeniu o zawartości krwi oraz flaków lub Capcomu oraz Angel Studios, gra odpala krótkie intro pokazujące to, z czym gracz będzie miał do czynienia, jeśli chodzi o pełny gameplay. W nim dużo jest jednego – strzelania do zombie. Gdy się kończy, gra odsłania ekran tytułowy, w którym graczowi ukażą się trzy opcje – załadowanie gry, nowa gra oraz opcje, więc już z miejsca tytuł namawia do zagrania.
Po odpaleniu nowej gry, po kolei będzie można wybrać poziom normalny lub trudny, wybranie jednej z dwóch postaci dostępnych do grania, czy zagrać w oryginalny tytuł czy losowy, który oznacza wiele niespodziewanych momentów, poziom grafiki brutalności oraz jaki kolor krwi ma mieć gra. Po wszystkim tytuł zacznie cię ściemniać z mrocznym głosem mówiący tytuł gry. Historia gry przedstawia się następująco. W pewnym mieście zwanym Raccoon City nagle zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Zwykli ludzie, którzy tam mieszkali, zaczęli się zmieniać w bezmózgi oraz mięsożerne zombie, które pragnęły pożywienia żywej osoby. Za tymi przemianami stała organizacja Umbrella Corporation, która rozprzestrzeniła tzw. T-Wirusa. Członkowie drużyny Stars, Chris Redfield oraz Jill Valentine przybyli do siedziby Umbrelli, by wyeliminować tajemniczego wirusa oraz sprawić, by życie wróciło do normy. To im się udaje, jednak jak się okaże, to było tylko tymczasowe rozwiązanie problemu. Po krótkim przypomnieniu akcji z pierwszej części, w zależności od wybranej postaci, odpalą się dwa różne wprowadzenia w dwóch postaci i te zostaną przedstawione. Pierwszą postacią jest mężczyzna imieniem Leon S. Kennedy. Jest to osoba, która jest początkującym policjantem i który ma jechać na komisariat policji, by odbyć swój pierwszy dzień w pracy. Jednak jak się okazuje, już na starcie będzie musiał stawić cała hordzie zombie. Podczas jazdy odkrywa on leżące ciało kobiety, gdy nagle zjawiają się inni zarażeni i próbujący go zabić, a ten nie mając amunicji się cofa. Drugą postacią dostępną jest młoda dziewczyna imieniem Claire Redfield. Nazwisko nieprzypadkowe, gdyż jest to młodsza siostra głównego protagonisty z pierwszej części. W jej przedstawieniu ona jadąc swoim motocyklem zatrzymuje się koło jednego z barów. Gdy ta próbuje znaleźć jakąś osobę, natrafia na zombie jedzącego inne ciało. Ta próbuje uciec i nie plątać się, lecz nie może uciec oryginalnym wyjściem i korzysta z zapasowych. W tym momencie przedstawienie postaci się łączy, gdyż Leon i Claire się na siebie wpadają i uciekają do samochodu, by uciec. Poznają się i on mówi, że jest tu, by pierwszy dzień odbyć, a ona mówi, że jest tu, by odnaleźć swojego brata Chrisa. Nagle po walce z zombie nadjeżdża ciężarówka prowadzona przez ugryzionego mężczyznę, która się wywraca i powoduje ogień, rozdzielając bohaterów. W zależności od wybranej postaci, każda postać będzie toczyła swoją własną ścieżkę fabularną, które będą się ze sobą łączyć. Jak zawsze to jest klasyczny motyw na omówienie samego gameplayu w grze. Jak można zauważyć, gra prezentuje za sobą jedną z wybranych postaci, która biegnie wokół nieruchomego tła, które dodaje atmosfery. Jednak mimo tego, sam tytuł naprawdę bardzo dobrze wypada pod wieloma względami. Samo granie sprawia wiele frajdy, jak i zaciekawienia. Element sterowania postacią tak, by ustawiła się pod odpowiednim kątem, by zestrzelić zombie, zebrać broń czy uciec, może być irytujące, ale druga część nigdy nie miała być ułatwionym tytułem, który by ciągnął gracza za rękę. W tym aspekcie gra ani na chwilę nie wychodzi ze swojego pomysłu. Trzeba dodać też, że dzięki takiej mechanice gra cały czas chodzi płynnie w 30 klatkach na sekundę z zerowymi momentami przycinek. Sterowanie nie jest skomplikowane, bo ogranicza się do klasycznych przycisków oraz A i B, do albo strzelania, lub zbierania, lub dobiegu. Muzyki właściwie tutaj nie ma, bo zamiast niej w większości czasu jest głucha cisza, ale gdy pojawia się na kilka sekund, jest to kompozycja dźwięków idealnych pod gatunek grozy czy horroru, więc gracz poczuje to na własnej skórze. Graficznie gra, co może zaskakiwać, wygląda o wiele lepiej niż w wersji na PlayStation. Gracz porównując obydwie wersje od razu zauważył, że postacie są lepiej wymodelowane, elementy 3D bardziej wypikselowane, a obiekty bardziej widzialne. Dodatkowo samo otoczenie, mimo że to tylko zdjęcie, również nie zostało zbytnio zamazane, co pogorszone wizualnie i zachowany został ten sam aspekt wizualny, co w konsoli od Sony. Słysząc tą recenzję, zapewne większość osób pomyśli, że Resident Evil 2 to idealna gra bez żadnych minusów i tym podobne. Ale okazuje się, że gra nie jest niestety idealna, gdyż zostały wykryte dokładnie dwie minusy tej gry. Po pierwsze, dźwięk. Jak było mówione, gameplay, muzyka oraz grafika stoją na dużym poziomie i to daje im przewagę mocną. Jednak wraz z nimi powinna pojawić się część słuchowa. Niestety ona pojawia się w tym podpunkcie, gdyż niestety ona najbardziej ucierpiała. Co prawda samo chodzenie czy strzelanie nie sprawia problemu, jednak bardziej słychać to przy cutscenkach z rozmowach głównych postaci z pobocnymi postaciami. Tutaj niestety dźwięk jest nieczysty i można odnieść wrażenie, jakby był on puszczany ze starego odtwarzacza CD, który ma problem z jakością. Aspekt ten spowoduje, że gracz może mieć sytuację, w której nie zrozumie tego, jaki dialog się odbywa, lub zagłuszać może zaboleć go w uszy. Drugim podpunktem jest brak niektórych cutscenek lub akcji z gry. Mówiłem przed chwilą o słabej jakości dźwięku w cutscenkach, który się pojawia, ale okaże się, że limity pamięciowe wersji N64 również odbijają się na samej drugiej części.
Mimo tego, że gra stara się mieć jak najwięcej logicznych przerywników, które trzymałyby się logicznej fabuły, to niestety nie wszystkie zostały zmieszczone na kartridż i zwyczajnie usunięte z gry i zastąpione prostym tekstem lub gameplayem z gry. Może to być problematyczne, jeżeli gracz będzie chciał poznać pełną fabułę gry, ale na szczęście najważniejsze detale mogą naprawić rozumowanie. Podsumowując tą recenzję, Resident Evil 2 to moim zdaniem naprawdę rewelacyjny tytuł grozy oparty na zabijaniu zombie i przetrwaniu, który mocniejszym fanom może się naprawdę spodobać. Ulepszona grafika, dobra muzyka oraz świetny gameplay to na pewno bardzo duże plusy, które można postawić temu tytułowi. Ale z drugiej strony na minus poleci słaba jakość dźwięku oraz wycięcie kilku ważniejszych cutscenek z gry, jednak to drugie da się przeboleć przy dłuższym graniu. Dlatego kończąc tą recenzję, gra Resident Evil 2 dostaje ode mnie w skali od 1 do 10 oceny 9 na 10. Ekstra świetna gra, w której przetrwanie, by nie dać się zjeść zombie, jest tutaj najważniejszym zadaniem. Dziękuję za to, że obejrzałeś ten odcinek N64 po mojemu. Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcesz, napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na to zależy. Ja jestem użytkownik AdiWWE. Na razie i cześć!